Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup i odrzuć je od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgam, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest tronem Boga, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. Jezus mówi, że nie przyszedł znieść prawa i proroków, ale je wypełnić. Prorocy zapowiadali jego przyjście, a prawo, jak napisze święty Paweł, było dla ludu wybranego wychowawcą, przygotowującym do dzieła odkupienia. Błędne jest interpretowanie Starego Testamentu w opozycji do Nowego. To właśnie Stary Testament staje się jasny wtedy, gdy poznajemy Nowy. A Nowy nabiera głębi i jasności wtedy, kiedy znamy Stary, kiedy wiemy, na czym on był zbudowany, wraz z zapowiedziami proroków, z przepisami, obrzędami, które były w prawie mojżeszowym zapisane. Choć Jezus dość często spierał się z faryzeuszami w kwestii stosowania tego prawa, to jednak zawsze wskazywał, że pochodzi ono od Boga, że zostało ono ustanowione przez Niego. Jezus, formułując te antytezy, które usłyszeliśmy, gdzie On mówi: słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam, Jezus wzywa swoich uczniów do większej sprawiedliwości. Wcale nie zmienia tego prawa, ale pokazuje jeszcze wyższą poprzeczkę. Jest to radykalizm, który dla wielu był nie do przyjęcia. Uczeń bowiem Jezusa nie powinien tylko unikać zła zewnętrznie, ale także wewnętrznie
w sercu swoim nie powinien go pragnąć. Ten radykalizm wyraża się także w tym, że mamy odcinać się od wszystkiego, co także może nas po prostu prowadzić do zła, do grzechu. Ale jak pisał papież Benedykt XVI, w antytezach kazania na górze Jezus nie staje przed nami ani jako buntownik, ani jako liberał, lecz jako profetyczny interpretator Tory, której nie przekreśla, lecz wypełnia, odsyłając miejsce odpowiedzialności do rozumu. Nasz rozum, każdy z nas został nim obdarowany i ma taką właściwość, którą nazywamy sumienie. I powinniśmy tego sumienia strzec, to sumienie właściwie kształtować. Czyste serce i prawy rozum, poddany nakazom Bożym, będzie nas ostrzegał przed wszelkim złem i tym, co może nas do niego prowadzić. Dlatego ważne jest, abyśmy nigdy nie zakłamywali swojego sumienia, nie zagłuszali go, ale kształtowali w oparciu o Boże przykazania. Takie ukształtowane sumienie będzie naszym współpracownikiem w drodze do Boga, a my sami będziemy coraz bardziej potrafili mówić tak wobec woli Bożej, a nie wobec wszelkiego zła, które rodzi się w naszych sercach.